jak to jest, że najmłodszy daje wszystkim innym sygnał do ataku, bo w pierwszej połowie gra Legii nie była porywająca. No, niektórzy narzekali, że znowu było nudno, bez fajerwerków. Na pewno. W pierwszej połowie nie stwarzaliśmy sobie sytuacji, tak jakbyśmy chcieli, ale w piłkę bardzo fajnie graliśmy i można być z tego zadowolonym. Tak jak mówię, co z tego, że dobrze graliśmy w piłkę, jak nie stwarzaliśmy sobie sytuacji. Na pewno pogadaliśmy w szatni, że musimy trochę podkręcić tempo, musimy trochę więcej stwarzać sytuacji i to miało miejsce w drugiej połowie. Trener Klefuric przestawił Cię na tą dziesiątkę, gdzie się czujesz najlepiej. No, wdzięczasz mu się na razie bardzo dobrymi występami. Skąd ta nagła zwyżka formy u Sebastiana Szymańskiego? Nie wiem, wydaje mi się, że tam właśnie czuję się najlepiej. Rozmawiałem dużo o tym z trenerem. Trener mi zaufał, trener mnie tam wystawił. No i mogę mu się tylko odwdzięczać strzelaniu bramek, w asystowaniu i dawaniu jak najwięcej drużynie. Ten duet Szymański-Niezgoda poprowadzi Legię do Mistrzostwa Polski i Pucharu Polski, do tego wymarzonego dubletu? Ciężko powiedzieć. Myślę, że Legię poprowadzi cała drużyna. Że cała kadra, którą mamy, na pewno jest mocno ważna i że wszyscy razem, wspólnymi siłami zdobędziemy Mistrzostwo i Puchar Polski. To prawda, że nazywają Was Bolek i Lolek? Tak, to prawda. A skąd to się wzięło? Jakoś tak. Zawsze z Jarkiem jesteśmy w każdym miejscu razem, zawsze gdzieś tam spędzamy wspólnie czas, więc dlatego trener to zauważył i takie mamy przyzwiska. To trener Klefuric, tak wymyślił? Tak, zgadza się. Okej, ty miałeś pretensje do Jarka, że ci trochę za późno podał, kiedy mu wykładałeś do pustej bramki w pierwszej połowie? Nie mogę mieć się o to do niego pretensji, bo wiadomo, że... Ale mógł to zrobić jeden kontakt wcześniej, nie? Na pewno, ale wiadomo, że ja widziałem linię spalonego, Jarek tego nie widział, na pewno czekał. Rozmawialiśmy o tym, czekał na to, że zawodnik trochę wyjdzie, da mi na czystą pozycję, żebym już nie musiał jakoś tam z obrońcą walczyć. To była decyzja Jarka, nie ma co do tego wracać. Ważne, że dzisiaj wygraliśmy i skupiamy się tylko na Arce.